Przechodzimy do lewego skrzydła zamku średniego. W jego przyziemiach znajdowały się magazyny i pomieszczenia gospodarcze. Dziś mieści się tu stała ekspozycja bursztynu, drugiego po handlu zbożem źródła dochodów zakonu krzyżackiego. Ekspozycja zatytułowana jest Dzieje bursztynu. Mamy tu bursztyn naturalny jako żywicę drzewa sprzed 50 milionów lat. W podświetlonych gablotkach znajdują się inkluzje, czyli zatopione w bursztynie owady. Pośród brył kopalnego bursztynu widzimy bursztynowy różaniec. W dalszej części ekspozycji prezentowana jest biżuteria i różne wyroby z bursztynu, np. figurka Hermesa, greckiego boga kupców i złodziei. Ta duża szkatuła to tak zwana szkatuła sarkofagowa. Misternie wykonane szachy z jasnego i ciemnego bursztynu. W kolekcji znajdują się również szkatułki i lichtarze inkrustowane macicą perłową. Przepiękny zegar z 1778 roku wykonano w kształcie łuku triumfalnego. A tu widzimy przykład łączenia bursztynu z kością słoniową pięknie rzeźbioną w prezentowanej kolekcji fajek. Bogato zdobiona szkatuła zwieńczona sceną nazwaną Sądem Parysa, kiedy to Eris, bogini niezgody, dała Parysowi jabłko z napisem dla najpiękniejszej i trzy boginie. W tej gablocie prezentowana jest szkatuła Stanisława Augusta Poniatowskiego z szufladkami na biżuterię. Współczesny zegar bursztynowy z 50. lat ubiegłego wieku. A tu widzimy przykłady łączenia bursztynu, srebra i muszli. Współczesna praca gdańskiego bursztynnika Mariusza Błaszczykowskiego. Bursztyn, srebro i drewno jabłoni. Znajdujemy się w krużganku prowadzącym do refektarza i pokoi gościnnych dla rycerstwa zachodniego. Na podstawie manuskryptu z Norymbergi przedstawiającym apokalipsę według świętego Jana, niemieccy malarze w 1907 roku wykonali polichromię na ścianach krużganku. Ta scena przedstawia archanioła Michała przebijającego mieczem głowę smoka. I polichromia odwzorowana z tej strony manuskryptu. Smok w tej scenie jest uosobieniem diabła. Weszliśmy na podstrysze, w którym znajduje się wystawa zbroi i uzbrojenia rycerskiego. Ekspozycja poświęcona jest wyprawom rycerstwa z krajów zachodniej Europy na Żmud i Litwę. Oglądamy broń, którą posługiwały się strony konfliktu. Podstawową bronią były miecze, które ważyły od kilograma 300 gram do nawet 3 i więcej kilogramów. W tej gablocie widzimy tarczę typu pawęż oraz różne rodzaje hełmów. Jeden typu otwartego, drugi to hełm zamykany. W tym miejscu możemy oglądać kopie, pierwsze armaty oraz tarcze typu pawęż. Bardzo ciekawa jest kompletna zbroja dla konia. Uwagę przyciąga misternie wykonana taśmowa ochrona zadu końskiego z wytrawionymi motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Zbroja taka ważyła około 60 kg. Jest to zbroja typu turniejowego. Tu prezentowane są poszczególne części zbroi rycerskiej. Hełmy, napierśniki, naramienniki i inne. Kiścień to straszliwa broń zwana biczem bożym, po uderzeniu którym pękały i kruszyły się rycerskie zbroje. Tułów rycerza chroniła kolczuga, a kolana widoczne tu na kolanniki. W kolejnej gablocie oglądamy kusze i strzelby zwane arkebuzami, inkrustowane macicą perłową. Są tu również pierwsze pistolety zwane kołowymi, też zdobione macicą perłową.
Ta gablota zawiera pancerz indoperski i buzdygan. Interesująca maczuga perska w kształcie głowy zwierzęcia. Uwagę przyciąga wyposażenie polskiej husarii. Siodło, zbroja husarza i jego słynne skrzydła. To również ciężka jazda, kirasjerzy, hełm i pistolety kirasjerów, tak zwane półhaki. W drodze na Zamek Wysoki przechodzimy ponownie przez dziedziniec. Stoją tu posągi najwybitniejszych wielkich mistrzów zakonu. Winrich van Kniprode, najpotężniejszy z potężnych, i Hermann von Salza. A to Algraf Albrecht, za którego nastąpiła sekularyzacja, czyli ześwięcenie zakonu. Wchodzimy nad fosą na teren Zamku Wysokiego. Przy samej fosie wznosi się tak zwana wieża Klesza. Tam, gdzie widoczne są okienka, mieszkali księża, a wyżej załoga. Fosa ma dziś 9 metrów głębokości. W średniowieczu miała głębokość 2 razy większą. Na Zamek Wysoki prowadziła kładka dla pieszych, podnoszona łańcuchami niezależnie od szerszej stałej, którą wprowadzano wozy taborowe i którą podczas oblężenia można było spalić. Był to ostatni bastion obrony Malborskiego Zamku. Jednym z punktów oporu był machikuł, czyli otwór, przez który załoga mogła lać gorącą smołę, wrzątek czy oliwę. Rycerze zakuci w metalowe kolczugi i zbroje ulegali okropnym poparzeniom. Sklepienie bramy wykonane jest z ciosów granitowych w celu jej wzmocnienia. Widoczne tu kamienne kule służyły do miotania z katapult i dział. Wspomniana już wieża Klesza znajdowała się za pierwszą linią obrony. Znajdujemy się na dziedzińcu Zamku Wysokiego, który jest najstarszą częścią malborskiej warowni. Tu znajdował się klasztor. Ganki wsparte są na konstrukcji arkadowej. Potężne piwnice mogły pomieścić zapasy żywności na 2 lata oblężenia. Częścią Zamku Wysokiego jest potężny kościół Najświętszej Marii Panny. Na parterze znajdowały się piekarnie, magazyny i kuchnie. Pierwsza kondygnacja to dormitoria, czyli sypialnie braci zakonnych, sala kapitulna, czyli krzyżacki parlament i refektarz konwentu. Najwyżej położone były podstrysza i strychy służące jako magazyny. Główna wieża ma wysokość 48 metrów i 67 cm. Była to wieża obserwacyjna, sygnalizacyjna i dzwonna. Odbudowano ją po zniszczeniach wojennych w latach 1966-68. Zamek w całości odbudowywali polscy konserwatorzy. Po środku zamkowego dziedzińca stoi studnia zwieńczona rzeźbą. Znajdujemy się w zamkowej kuchni. Zgromadzono tu naczynia i przedmioty z tamtego czasu lub ich repliki. Jedzono wówczas przede wszystkim dużo kaszy i grochu. To były podstawowe komponenty do sosów i mięs. W poście jadano ryby. Mięso podawano 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i niedzielę. Jedzono również wędliny, boczek i słoninę oraz wszelkiego rodzaju ptactwo, jaja, warzywa i owoce. W kociołkach zawieszonych nad paleniskiem gotowano gorące posiłki. W zamkowej piekarni wypiekano chleby, przeważnie żytnie, choć dostojnicy zakonni mieli przywilej jedzenia pieczywa pszennego. Jedli go również rycerze przebywający w infirmerii. Był także chleb żołnierski, szary oraz razowy. A to jedna z najważniejszych sal w całym zamku, sala kapitulna. Tu wybierano wielkiego mistrza zakonu, tu też decydowano o pokoju bądź wojnie.
Wielkiego mistrza wybierała kapituła generalna, w skład której wchodzili wielki komtur, wielki marszałek, wielki szpitalnik, wielki skarbnik, wielki mincerz, wielki szafarz. Kapitularz posiada typowe dla gotyku sklepienie żebrowe. Żebra opierają się o wsporniki. Tuż przy skarbcu znajduje się komnata wielkiego skarbnika. Nie uchroniło to skarbca przed wielką kradzieżą dokonaną przez zamkowych piekarzy, którzy wykuli otwór w sklepieniu nad piekarnią i pieniądze zalegające tonami na podłodze sypały się same. Złodzieje wynieśli pieniądze do Marienburga i ukryli je w beczce. Wszystkich pięciu złodziei szybko jednak ujęto i powieszono na rozkaz wielkiego mistrza von Kniprode. A oto i sam skarbiec, w którym zgromadzono wielkie bogactwa, głównie z handlu zbożem i bursztynami. Jednostka monetarna oparta była o tak zwaną grzywnę pruską, 180 gram srebra. Grzywna dzieliła się na 4 wiardunki, 24 skojce, 45 półskojcy, 60 szelongów, 180 kwartalników. To pomieszczenie służbowe wielkiego skarbnika. Ciekawostką jest to, że skarbnik, któremu ukradziono pieniądze, nazywał się von Palant. To niewielkie łóżko stoi w komnacie wielkiego piwnicznego. Podlegały mu składy z winem i piwem oraz wszystkie piwnice. Funkcję tę pełnił rycerz, zakonnik i szlachcic. Była to jedyna funkcja szlachetnie urodzonego magazyniera. Wyszliśmy na krużganek i udajemy się do bardzo ważnego miejsca zwanego Gdańskiem. Nie wszyscy bracia zakonni umieli czytać i pisać, dlatego w oznaczaniu miejsc posługiwano się symboliką. Ten diabełek z wyczeszczonymi oczami pokazuje, w którym kierunku znajduje się ubikacja. Locus secretus były tylko w pomieszczeniach zakonników. To miejsce, jakże ważne, nazwano potrzebnicą. Była wysunięta o 64 metry od krużganka. Lustro wody znajdowało się 17 metrów poniżej. Fekalia spływały do fosy i dalej do nogatu. Lewe skrzydło klasztoru to pomieszczenia sypialne braci zakonnych, czyli dormitoria. Reguła zakonna głosiła, że dostojnicy śpią w swoich łożach, rycerze zdrowi w dormitoriach, a chorzy i ranni w szpitalach. Pomieszczenia musiały być widne, więc w nocy palono lampki i kaganki ze zjełczałym tłuszczem. W dormitoriach wystawiane są średniowieczne drewniane rzeźby maryjne, chrystologiczne oraz świętych męczenników. Wisi tu również oryginalny gotycki świecznik zwany meluzyną. Przed rokiem 45 w zewnętrznej wnęce prezbiterium stała 8-metrowa figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. A tak wyglądał kościół Najświętszej Marii Panny po oszczarze artyleryjskim w 1945 roku. Na zdjęciu poniżej widać początki jego odbudowy. Dziś jest całkowicie zabezpieczony przed dalszym zniszczeniem i czeka na swoją rekonstrukcję. Na przedwojennych zdjęciach widać kościół w całej swej okazałości. Kościół jest już zadaszony i częściowo odbudowany, co pozwala na dalsze prace rekonstrukcyjne. Od wewnętrznej strony niszy z Madonną wisiał Jezus na krzyżu. Na tej ścianie znajdowały się organy. Na ścianach widoczne są resztki polichromii. Tu uczta u faryzeusza Szymona. Niewiele pozostało z barakowego ołtarza ufundowanego przez starostę Bilińskiego w 1695 roku. Na tych miejscach bogato zdobionych płaskorzeźbą zasiadali dostojnicy zakonni. Wielka chorągiew Królestwa Polskiego, pod którą wojska Jagieły rozbiły wojska krzyżackie pod Grunwaldem, to jeden z eksponatów wystawy zatytułowanej Grunwald Malbork 1410-1910-2010. Po drugiej stronie wisi chorągiew wielkiego mistrza zakonu Ulricha von Jungingena, pod którą walczyło 16 chorągwi najprzedniejszego rycerstwa zachodniego.
Większość z nich zginęła, a część dostała się do niewoli. Na ścianie wisi kopia obrazu Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Jest to szkic Zdzisława Pawlusiaka bez wermiksu i szczegółów. W centralnej części obrazu przedstawiona jest śmierć Ulricha von Jungingena. Przed wejściem do jadalni w tej umywalni obmywano ręce. Ostatnimi odwiedzanymi pomieszczeniami jest jadalnia, w której spożywali posiłki zakonnicy i izba konwentu. Bracia zakonni jadali dwa razy dziennie. O 10 był pierwszy posiłek, a o 17 po nieszporach wieczerza. Za refektarzem znajdowała się izba konwentu i jednocześnie sala odpoczynku, gdzie można było grać w kości, warcaby i szachy. W otworach widocznych na ścianach stali średniowieczni trubadurzy. Na zamku występowały również kapele i ten bogato rzeźbiony balkon jest miejscem, w którym muzykowały. Na tym kończy się nasze zwiedzanie Zamku Malborskiego.